Bransoletka? Prostokątny metalowy nieśmiertelnik z wytłoczoną informacją i perforacją ułatwiającą przełamanie na dwie części, którego zadaniem jest pomoc w identyfikacji żołnierza w razie śmierci bądź ranienia. Podczas II wojny światowej był na ogół wydawany jeńcom w pierwszym na ich drodze w niewoli obozie jenieckim i później noszony na szyi jako zawieszka. Tu, wygięty z lekka, połączony nitami z obu stron z kawałkami skórzanego paska, zakończonego zapinką, która umożliwiała noszenie na nadgarstku. Tę prymitywną bransoletkę przekazał do zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 2011 roku Andrzej Arcimowicz, syn Zofii Arcimowicz, później Lisowskiej, żołnierki Armii Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która po jego zakończeniu dostała się do niemieckiej niewoli. W stalagu 344 Lambsdorff, obecnie Łambinowice, jak mówi rodzinny przekaz, Zofia zleciła, jak i jej koleżanki, wykonanie bransoletki radzieckiemu jeńcowi. Przerwa między ogrodzeniem Zrutów Kolczastych, gdzie były dziewczęta z powstania, a drugim terenem, gdzie byli radzieccy żołnierze, wynosiła kilka metrów. Rozmawiały z tymi żołnierzami rosyjskimi. I kiedyś jeden z nich powiedział, żeby przerzuciła przez druty ten swój nieśmiertelnik, a on jej to zainstaluje na pasku takim skórzanym. A po kilku dniach spotkali się znowuż przy tych drutach i on jej odrzucił tak wykonane właśnie jako bransoletkę. Bardzo była dumna z tego, bo to była taka biżuteria obozowa. Gdy w październiku 1944 roku trafiła do stalagu 344 Lambsdorff, miała 22 lata. Była mamą 4-letniego Jerzego i rocznego Andrzeja, którego urodziła miesiąc po opuszczeniu więzienia na Pawiaku, skąd wydostali ją najbliżsi, przekupując niemieckiego strażnika. Wywodziła się z licznej, przed wojną dobrze sytuowanej rodziny. Ojciec, Kazimierz Wesoły, zanim wybuchła wojna, pracował w warszawskiej policji kryminalnej. Matka, Stanisława z domu Gróżewska, prowadziła przedsiębiorstwo przewozowe. Zofia była jednym z pięciorga dzieci. Działała w harcerstwie, uczyła się w gimnazjum kupieckim. Podczas okupacji rodzina Zofii, szczególnie zaś starsza siostra Janina Kołodziejska z mężem i starszy brat Bolesław, zaangażowała się w pracę podziemia. Ich mieszkanie przy ulicy Złotej 65 oraz budka w hali Mirowskiej, gdzie żywnością handlowała także Zofia, były punktami kontaktowymi. To w hali w lipcu 1942 roku Zofia została razem z siostrą aresztowana podczas akcji Gestapo i osadzona na Pawiaku, gdzie była więziona 7 miesięcy i gdzie dotarła do niej wiadomość o rozpadzie jej związku z mężem, Jerzym Arcimowiczem. W powstaniu Zofia jako Zula walczyła w zgrupowaniu Chrobry 2 w stopniu strzelca. Była łączniczką w Śródmieściu. Zraniona odłamkami pocisku trafiła do Powstańczej Izby Chorych, a po zakończeniu walk przez obóz przejściowy w Ożarowie do stalagów 344 Lambsdorff, gdzie powstała bransoletka, 4B Mühlberg oraz 4A Honstein. Wolność odzyskała w maju 1945 roku. Wróciła do kraju, do synów i swoich rodziców, którzy opuścili Warszawę i zamieszkali w Józefowie. Zaczęła układać życie na nowo. Zmarła w roku 2000 w Warszawie. Mama często powracała do tematu powstania. Przy każdej możliwej okazji, wspólnych biesiadach przy stole, zawsze ten temat powracał i zawsze w kategorii dobrze zrobiłam, tak powinnam zrobić i nigdy się nie uskarżała ani na to, że ktoś ją pobił, były jakieś gorsze warunki. W ogóle tego nigdy nie podkreślała. Podkreślała tylko to, że mogły, że się postawiły, że w końcu pokazały, że one też coś mogą. Gdyby nie przypadek, że w Muzeum Sportu odbywała się uroczystość, koło mnie po uroczystości przy stole siedział ówczesny dyrektor muzeum w Łambinowicach.
zaczęliśmy rozmawiać i mówię, nawet ja mam taki numer obozowy na rękę. A on mi na to mówi, proszę pana, ja tego nigdy nie widziałem i w ogóle o tym nie słyszałem. Więc ja mówię, pana, zapraszam do siebie, ja ją panu po pierwsze pokażę, ja w ogóle mogę panu ją sprezentować, bo gdzież jej będzie lepiej, jak nie właśnie w muzeum, prawda, w Łambinowicach. Po tej naszej rozmowie skontaktowała się ze mną pani Wioletta. No i naturalnie zaprosiłem, powiedziałem bardzo proszę, niech przyjedzie, dałem jej bransoletkę i jakieś tam inne drobiazgi, bo po prostu wiem, że tam to wszystko przetrwa. Bransoletka z nieśmiertelnikiem i jeszcze kilka wojennych pamiątek Zofii trafiły do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych i są cennym świadectwem. Jednak o przeszłości nie wszystkich muzealiów ze zbiorów Centralnego Muzeum i osób z nimi związanych wiemy tak dużo. Na przykład o artefaktach znalezionych na terenie postalagu 344 Lambsdorff. Ale to już inna historia.